Niedziela 12 sierpnia na drogach nie należała do bezpiecznych. Tak też było w naszym regionie. Do wypadku doszło pod wiaduktem przy wjeździe do Ostródy, gdzie dwa pojazdy zderzyły się czołowo. Do zdarzenia doszło około godziny 17:10. Ze wstępnych naszych ustaleń wynika, iż kierujący pojazdem Renault Laguna, jadąc w kierunku Olsztyna, z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu. Dlatego doszło do zdarzenia czołowego z pojazdem VW Golf. Wstępnie trzy osoby zostały przewiezione do szpitala z lekkimi obrażeniami. Kierujący są trzeźwi. Droga w tym miejscu przez kilka godzin była zablokowana. Do czołowego zdarzenia kilkanaście minut później doszło tego samego dnia na drodze krajowej nr 7. Około godziny 18 na drodze krajowej nr 7 koło miejscowości Napierki doszło do zderzenia drogowego z udziałem dwóch samochodów osobowych. Ze wstępnych policjantów ustaleń wynika, że kierujący samochodem marki Volkswagen Golf zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z prawidłowo jadącym Oplem Zafirą. Miejsce zdarzenia tego wypadku zabezpieczali policjanci z Miedzicy i Mławy, natomiast droga krajowa nr 7 przez 3 godziny była całkowicie zablokowana. Najciężej poszkodowani w wypadku zostali przetransportowani śmigłowcami do szpitali w Olsztynie i Płocku. Lżej ranni karetkami zostali przetransportowani do szpitali w Niedzicy i Działdowie. Policja ustala teraz przyczyny wypadku.